5 i 6 stycznia w Cieszyńskim Teatrze można było zobaczyć widowisko jasełkowe w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Ziemi Cieszyńskiej imienia Janiny Marcinkowej. Ile osób jest zaangażowanych tutaj w te jasełka? Praktycznie cały zespół. Jest to orkiestra, jest to grupa taneczna, ta najstarsza, są to grupy dziecięce, jest to chór jubileuszowy, są też to przyjaciele zespołu, czyli na przykład nasz mały Jezusek, dziecko naszej tancerki, 10-tygodniowa Anastazja. O, no to pięknie, czyli tak można powiedzieć też wielopokoleniowo. Bardzo. Zespół ogólnie jest wielopokoleniowy. W zespole tańczą wnuczęta, w chórze śpiewają dziadkowie, w grupie tanecznej najstarszej często są mamy. Tak, można powiedzieć, że Ziemia Cieszyńska jest zespołem wielopokoleniowym. Wielopokoleniowym, co jest takim najtrudniejszym elementem w tym wszystkim, bo z jednej strony pewnie tradycja i w ten sposób to przedstawiacie, a z drugiej strony może wprowadzacie jakieś nowości. Jeżeli chodzi akurat o ten spektakl i o te jasełka, to ogólnie one są oparte na kanwie, która powstała w latach 80. Autorstwa, ten spektakl jest z autorstwa pani Janiny Marcinkowej pod względem choreograficznym. Jeżeli chodzi o muzykę, był to pan Władysław Rakowski. I właściwie każdy skład, każde kolejne przedstawienie tej samej historii wkładało pewną nowość, wkładało pewne nowe układy, nowe stroje, ponieważ za każdym razem, odtwarzamy to co kilka lat, był inny choreograf. Była pani Grażyna Stawarska, teraz jest Krystian Olszowski i tak każdy choreograf wkłada w układy, wkłada w reżyserię cząstkę siebie. Więc tak, opieramy się na pierwszym autorstwa pani Janiny Marcinkowej scenariuszu, na muzyce pana Władysława Rakowskiego, jednak każdy kapelmistrz, każdy aranżer, każdy choreograf dokłada trochę swojego. A przede wszystkim, właściwie co jasełka, staramy się zmienić jakiś układ. Zespół żyje, zespół się rozwija, zespół ćwiczy nowe układy, ma nowe stroje, a to jest moment, kiedy my możemy to pokazać. No właśnie, jeszcze o te stroje chcę zapytać, bo jakie stroje tutaj możemy zobaczyć na scenie? Ja akurat jestem w tym najbardziej wszystkim znanym, czyli w stroju beskidzkim i to jest strój, który towarzyszy pierwszej scence. Tak, bo zamysł jest taki, że górale beskidzcy są na pastwisku, doglądają owiec i czekają de facto na to, co się wydarzy, na cud. W drugiej części widowiska pokłon składają przeróżne regiony naszego kraju i tak mamy właśnie na scenie Lachów Sądeckich, na scenie będzie Łowicz z Oberkiem, pojawiają się stroje z Górnego Śląska, pojawiają się górale żywieccy, oczywiście nasz najważniejszy, czyli Cieszyn, którego nie może zabraknąć, bo w końcu jesteśmy tutaj, jesteśmy Cieszynem. Pojawiają się także dzieci w krakowiaku, pojawia się zupełnie nowy układ, czyli tańce górali spiskich. Mamy oczywiście też Mazura w strojach szlacheckich w kontuszach i to by było chyba na tyle. O, jeszcze jest Lublin. Taki najbardziej kolorowy strój to kto ma? Który region? Łowicz i Lublin, ale żeby była jasność, najpiękniejszy jest Cieszyn. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.